nie mamy zamiaru Polski z Unii Europejskiej wyprowadzać. Naprawdę bardzo chciałabym wierzyć panu, że PiS nie wyprowadzi Polski z Unii Europejskiej i że nie wkurzy jej tak, że Unia wyjdzie z Polski. Jednak są powody, by wątpić w prawdomówność PiS. Czy Antoni Macierewicz będzie ministrem obrony narodowej? Dzisiaj poznajecie państwo ministra, przyszłego ministra obrony narodowej w rządzie Beaty Szydło. Pan Antoni Macierewicz na urząd ministra obrony narodowej. Czy rodzice dostaną od rządu 500 zł na każde dziecko? 500 zł na każde dziecko. 500 zł miesięcznie na dziecko. 500 zł na każde dziecko. Ale tak? Obiecywaliście, czyli że to będzie na każde nigdy, dziecko, panie ministrze. Nigdy, panie redaktorze, proszę nie powtarzać tu nieprawdy. Być może w emocjach pani premier powiedziała na każde dziecko. Czy Jacek Sariusz-Wolski będzie kandydatem rządu PiS na szefa Rady Europejskiej? To jest w tej chwili poziom spekulacji, ja nie będę ich komentował. A prawda to czy nieprawda? Nie, proszę pana. Oficjalną kandydaturę Jacka Sariusz-Wolskiego. Jest to oczywiste, że jest to kandydat Polski. PiS okłamał Polaków, dlatego trudno mu uwierzyć, gdy mówi, że nie mamy zamiaru Polski z Unii Europejskiej wyprowadzać.